kochane, witam ponownie na moim kanale i dzisiaj zrobimy sobie taką małą recenzję, może nie do końca recenzję, ale makijaż, podczas którego będziemy używać paletki Vegas Lights od Makeup Geek. I ta paletka jest po prostu przecudowna, taka malutka, poręczna, śliczna i cienie, które w środku znajdziemy, są niesamowite. Po prostu niesamowite, ja je uwielbiam, zresztą pokażę wam. Same widzicie, opakowanie paletki jest naprawdę prześliczne. Tutaj, gdy otworzymy, mamy takie małe lustereczko, więc możemy sobie go używać, jeśli się malujemy cieniami. I tutaj pod spodem mamy 6 pięknych, mega intensywnych, mega napigmentowanych cieni. To są po prostu przecudowne, wszystkie w takich ciepłych odcieniach. Ok, pierwsze 3 cienie, pierwszy Casino. Złoty, taki intensywny złoty cień. Kolejny Sin City, czyli no taki złoto-miedziano-pomarańczowy odcień. Kolejny Miedź, cień o nazwie Roulette. I następne 3 cienie. Pierwszy Mirage, czyli taki po prostu ciepły beżyk. Kolejny cień Desert Sands i ten cień to jest baza naszego dzisiejszego looku. On jest przecudowny, naprawdę taki fajny, mega cieplutki, piaskowy odcień. I ostatni odcień Bada Bing, czyli ciemny, ciepły brąz z takimi miedzianymi drobinkami. Ok, i na początek użyjemy sobie cienia Mirage i to jest ten cień tutaj, którym pokryjemy cały obszar ponad powieką ruchomą. I jak wiecie, robimy to po to, aby po prostu ułatwić blendowanie kolejnych cieni, które będziemy nakładać. Kolejny cień, jakiego użyję, będzie to cień o nazwie Desert Sands, czyli taki piaskowy kolor. I użyję takiego pędzelka. To jest pędzelek z BH Cosmetics. I nałożę go w takim kształcie, tutaj lekko zaokrąglony, ale wyciągniętym ku zewnętrznemu kącikowi i to będzie w załamaniu powieki i troszeczkę ponad tym załamaniem. Przyciągam ten cień również na dolną powiekę i ciągnę go aż do praktycznie wewnętrznego kącika, zostawiając tylko odrobinę miejsca tam na rozświetlenie. Następnie sięgam po cień Casino, czyli ten tutaj, i będę nakładać go pacynką do cieni na całą powiekę ruchomą. Następnie będę używać cienia Bada Bing, czyli takiego ciemnego, bardzo ciepłego brązu. On ma sobie złote drobinki, jednak my będziemy go wblendowywać w zewnętrzną część załamania powieki, więc tych drobinek nie będzie widać. Używam takiego małego, precyzyjnego pędzelka, to jest pędzelek z Anastazji. Delikatnie również tu w zewnętrzną część dolnej powieki wblenduję, ale to dosłownie w sam koniec zewnętrznej dolnej powieki. Następnie znów sięgam po cień właśnie Mirage i nakładam go jako rozświetlenie wewnętrznego kącika. Następnie czas na kreseczkę i oczywiście będę wyciągać ją w zewnętrznym kąciku. Na linię wodną nakładam kredkę nudziakową do oczu od My Secret. I pozostało mi jedynie wytuszować rzęsy i przykleić sztuczne, więc zrobię to poza kamerą jak zwykle i za chwilę wracam. Ok, do wykończenia buzi użyję bronzera Bahama Mama z The Balm i pędzelka Nancy Blush and Bronze A01.
Jako różu będę używać matowego z Paladio Cosmetics. I to jest odcień Toasted Apricot. Następnie nałożę rozświetlacz Gold Highlighter od firmy Lovely. I na usta, uwaga, nałożę nową pomadkę od Golden Rose w odcieniu numer 29. I to jest taki mega ciemny, matowy, brązowo-fioletowy odcień. Najpierw oczywiście używam konturówki i będzie to konturówka również z Golden Rose serii Classics, numerek 304.